Dzień dobry Państwu, kolejny event. No i dzisiaj się będzie działo, bo już widziałem tam u nas na grupie jeden z moderatorów wrzucił, jakie są nowości. Aż jestem ciekaw, co tu się najlepszego dzieje. Wczoraj były wyłączone w nocy serwery, no i będziemy prawdopodobnie mieli tego efekt. Więc zanim spojrzę do inboxa, zajrzyjmy w online information i zobaczmy, co tu się od Janie Pawła. Patrzcie, ile tego jest, to jest jakaś masakra. Dobra, Spanish League, no to wiemy, będzie prawdopodobnie Collector Box z Ligi Hiszpańskiej. Mamy też z Madrytu, z Bayernu, z Juventusu jakieś, ale to chyba nie jest Real Madryt, tylko to są jakieś inne. Zaraz zobaczymy, co to jest. Featurey. Okej. Okay. Spanish League Challenge, Win Streak Challenge, w którym będziemy mieli do wygrania co? Okej. Okay. Czarną piłkę. Swoją drogą wystartował dzisiaj PS Lite. Jest dostępny w PS Store, nie jest dostępny na Xboxie z tego co wiem, nie wiem czemu, nie pytajcie mnie. I tak jak wam mówiłem, no pytaliście się kiedy będzie ten PS Lite, ja wam mówiłem, że będzie dobrze jak oni tydzień wcześniej podadzą informację, typowe Konami. Po prostu z dnia na dzień nagle, o pff, macie tu naszą darmową grę, po co zapowiadać to wcześniej, po co w ogóle mówić wszystkim, że mogą sobie pobrać za darmo i sprawdzić naszą grę, jak można po prostu wrzucić i nic nikomu nie powiedzieć, no typowe Konami. Rocky Challenge. Co tu jest do wygrania? Legenda? Oczywiście. Okej, okay. A Football Points Program Launch Campaign. No właśnie, zobaczmy co to jest. Co to jest w ogóle za pomysł? Thank you for continued support on a Football PS 2021. A Football Points are the currency of the a Football Point Program. No to okej. Okay. Czyli dodatkowo oprócz GP i Minecraft końców zbieramy jakieś punkty, które możemy wymieniać na różne rzeczy związane z naszą grą w Minecrafcie. Tak to jest wytłumaczone. Teraz jest coś takiego jak login campaign, że przez tydzień, że jak w tym tygodniu się zalogujemy, to dostaniemy 10 tysięcy takich punktów. Czyli dostajemy jakąś nową walutę. Okej. No, czekajcie, coś mi tu przeskoczyło. Daily Login Bonus Challenge, ok. Od dzisiaj, w dniach 1, 4 i 7, bonusy za logowanie nie będzie to GP. Zamiast tego będziemy dostawać te eFootball Points. Ok, taką informację dostajemy. eFootball Open League Week. No i przeczytałem już, że oczywiście są dwie rundy, tak jak zwykle, z tym, że teraz jest to zrobione w ten sposób, że w pierwszej rundzie trzeba było zawsze mieć 3 punkty, czyli wygrać tam jeden mecz chyba i byliśmy automatycznie kwalifikowani dalej, a tutaj mamy w match dayu i to jest napisane tak, w regularnych meczach w match dayu, tam jest napisane, że to w związku z nagrodami z match daya, pierwsze 100 punktów zarobimy w pierwszej rundzie, które zarobimy w pierwszej rundzie, spowodują, że wygramy także dodatkowe 50, co w sumie da nam 100 punktów. Oni tak napisali. Ja nie wiem jaka to jest matematyka, bo oni napisali, że pierwsze 100 punktów, które zarobimy, da nam bonusowo 50, co w sumie da nam 100 punktów. Fantastycznie. To po prostu... Ale okej. Okay. No i to wiemy tyle na temat pierwszej rundy. Ci, którzy zdobędą 2000 tych punktów, zakwalifikują się do rundy kolejnej. Nie wiem ile trzeba grać, żeby tych punktów jakiś tam zdobyć w matchdayu, ale podejrzewam, że to będzie kwestia kilku spotkań, bo ja w matchdaya nie gram. No i tam a propos drugiej rundy, no to już trzeba sobie wejść na stronę i sprawdzić. O, dobra, kolejna rzecz. Festive Season Campaign. Że jak się podczas tego eventu zalogujemy, możemy dostać 10 featureów dodatkowo. Będzie też ikonik Momentum z Bayernu Monachium. No i mamy ten Rocky Challenge. Dobra, to co już tam pokazywali. Festive Season Gift from Messi. Gift from Messi Special Agents. Okej, okay. I co to nam będzie dawało? Będziemy... Że każdy z tych agentów będzie z innego klubu nam kogoś dawał i future Messiego
Aha, że wśród tych agentów będzie także do wyczaśnięcia Future Messi. No i wy się widzicie, że jak quickseluje sobie Fernando Torresa bez żadnych ceregieli. Jak dopiero co dostawaliśmy Messiego i jakbym sobie quickselował Messiego, to zaraz bym dostał jego Future'a znowu. No, ja wam mówię, ja Torresa za 2 miesiące będę miał z powrotem. Nie robiąc nic, totalnie nic. No i dostaniemy Future'a z Juventusu, Bayernu, Schalke, Arsenalu, Romy, Barcelony, czyli pewnie wtedy będzie Messi, Manchester United, Celtic, Monaco, Galatasaray. Ciekawe, czemu akurat takie zespoły, ale okej. No i tu, że my możemy połączyć swoje Konami ID, żeby dostawać te punkty. Okej. A co jest to? Okej, że teraz przez to, że dużo ludzi się loguje, to może to czasami może się coś tam krzaczyć na ich stronie. No i to mamy, że Football League się zaczęło. To co przed chwilą czytaliśmy. I a Football Shop. Okej. Jezu. No dobra. Dobra. Powiem tak. Po pierwsze, eFootball Season Update, a my w ciągu 4 miesięcy mamy więcej nowych rzeczy niż w ciągu całego zeszłego roku. 4 miesięcy? Co my to grudzień mamy? Wrzesień, październik, listopad? No, 4 miesiące. Powiem kolejną rzecz. Oni w tej grze potrafią nie robić nic przez 2 tygodnie, a jednego dnia wam po prostu dać 50 notyfikacji, 600 różnych nowych rzeczy i to wszystko jest w ciągu paru dni. Kto tym steruje tam? Kto tym tam steruje? Czemu nie zrobią tak? Dobra, w poniedziałek wypuszczamy eFootball Points, eFootball Open, więc dobra, wtedy eFootball Open. No to może tydzień wcześniej zrobimy eFootball Point, albo Festive Season z Messim zrobimy za tydzień. Ale nie, wszystko naraz. Kurde, nie ogarniam tego. Ale dobra, no skoro tak dają, no to bierę, nie? I nie za bardzo wiem, gdzie... Aha, i dostajemy te 10 tysięcy eFootball Points. Gdzie to się będzie zaraz? Zaraz zobaczymy, co z tym zrobić. Dostajemy też Dybale, bo tak. Okej. W ramach Juventusu. Gdzie ja to mam zrobić? Gdzie to mam wymienić teraz? Dobra, weźmy sobie może na agentów i zobaczmy, co tu się będzie działo. Collector Box. No i dobra, zobaczmy, jaki jest Collector Box przy okazji. Messi, Oblak, Ramos, Suarez, Varane. No spoko, możemy sobie jeden otworzyć, tak żeby zobaczyć, co się stanie. Trochę się obawiam tej nowej waluty, wiecie co? Zaraz zobaczymy, czy można ją kupić, bo tego się trochę obawiam. Quadrado, no to nie dla mnie zawodnik jest. Nie przepadam. O, a ten kto? O kurde. Ale mało skilli. No dobra. Dobra, to wchodzimy w Top Agent. Tu podejrzewam, też się nic nie zmieniło. Special Agent. Okej. Okay. No i co? Gdzie są te moje pońcy? Ja się pytam. Dobra, dawać tego Dybale. Dawać tego Dybale, mimo że już go mam. Dybala całkiem fajnie swoją drogą. Zresztą. Ło, a to jest Future Dybali. Okej, okay, dobra, nie ogarnąłem. Okej. Okay. Jezu, to rozdawnictwo to jest jakaś masakra. Dobra, zaraz do tego wrócimy, ale gdzie są moje punkty? Po co wy mi dajecie punkty, których nie mam? Co ja mam z nimi zrobić? Gdzie mam je wymienić? Settings. Minecraft Coins, to mnie nie interesuje. Co ja mam tu zrobić? Trade, może tu coś będzie. No nie, no tutaj jest standardowy trade. No tutaj też nie ma tych punktów. Co oni to dali? Jakąś walutę, która się nawet nie wyświetla? Co to jest? Czy jak czegoś tu nie ogarniam? Czy o co tu chodzi? Dobra, weźmy sobie... Może to się będzie gdzieś wyświetlało w końcu. No i dobra, chcę wejść w Rocky Challenge. No i tutaj mamy to co zwykle.
Dobra, wiecie co? Jeszcze sprawdzę jedną misję. Jak tam nie będzie, to chętnie poczytam w komentarzu, co mi napiszecie na ten temat. Gdzie? Co ja mam z tymi punktami zrobić? A może w Minecraft Store? Zobaczmy, może tu. No dobra, ja mam połączone. Czy oni właśnie zrobili rynek transferowy? Zaraz, że... Co? Okej. Czy szera lewego mogę mieć za 1500 punktów? Tak po prostu. No ja zaraz go biorę w takim razie, to ja się nawet nie waham. Ale możemy mieć też legendy. Akurat z tych legend to wam tylko Bergkampa bym polecił do kupienia. Ewentualnie może Rivaldo. Ale co tu się w ogóle najlepszego dzieje? Dobra, wytłumaczmy to sobie jakoś logicznie. Te punkty będziemy zdobywać grając i można później iść na taki rynek i sobie kupić tą legendę, którą chcemy. Tak to rozumiem. Ale czy te punkty możemy w jakiś sposób kupić? I możemy też kupować... Aha, trainerów. To jest fajne. W sensie... I widzicie, i oni to wprowadzają w czymś, co nazywają Season Update. Nie ogarniecie tej firmy, po prostu nie ogarniecie, co oni robią. Nie ogarniecie tego. Przynajmniej ja nie ogarniam, nie wiem, nie rozumiem tego. Ale dobra, no to dawaj, ja chcę w takim razie lewego. Taki fajny lewy. Bardzo mnie to cieszy. No i co? Panie, ja to Konami ID mam przecież zrobione już od 2 lat. No dobra, to ja to sobie zrobię na... Mam 9 dni do końca, aż lewy. Ciekawe, czy to będzie codziennie ktoś nowy tu dochodził, czy to będzie tak, że to co te 10 dni się będą zmieniali. Kurde, fajny... To jest akurat fajny pomysł. Jeżeli nie będzie można kupować tych pońców i będzie można sobie wyhaczyć zawodnika, jakiego się będzie chciało, tym, że wiecie co? Mi wtedy brakuje czegoś takiego, żeby tych zawodników tutaj było, nie wiem, 100. I od... słabszych do tych najlepszych, a tak to takiego lewego, który jest chyba najlepszy z tych wszystkich tu zawodników, mamy za 1500. Ciekawe to jest. Znaczy, i to się wiąże z tym, że takiego lewego będzie miał prawdopodobnie każdy w swojej drużynie. Oczywiście nie dali informacji, gdzie trzeba tego szukać, tylko widzieliście, musiałem sam, kurde, grzebać. Ale dobra, no to wracamy do... No to po co otwierać paczki w takim razie, powiem wam. Tym bardziej paczkę Bayernu, gdzie lewego mamy tutaj praktycznie za darmo do wyciągnięcia. Nie wiem, nie rozumiem. A jednak Real Madrid, okej, jednak to jest Real Madrid, to coś tam dziwnie mi pokazywało. No dobra, no to mamy mocne te feature. Mendy na sam początek, który będzie na pewno dobrym obrońcą. Na 100%, jest szybki. Ma całkiem niezłe skille, ma dobry defense, to będzie dobry koleś. To będzie po prostu dobry koleś. Ile on ma? 30 leveli. Na pewno będzie dobry na lewej obronie. Asensio. Ja go mam w złotej piłce i on w złotej piłce na maksie ma 91 overalla i wygląda bardzo fajnie, a tu mamy jeszcze 31 leveli do góry i ma super saba, też całkiem solidny. Lecę szybko, bo widzicie, że dzisiaj jest tego tyle, że to... Modric niestety w tej grze nie jest najlepszy. Po prostu. Jest za wolny, ma za mało... Jest za słaby w stosunku do tych wszystkich dzików, które latają dookoła. Kurwa, w tym roku uważam, że jest bardzo dobry. Jak jest w formie... Varan jest rewelacyjny, wysoki, szybki, świetny defense, świetne skille, jeden z lepszych obrońców w tej grze. Benzema, ciekawy napastnik, bardzo dobry napastnik, jeżeli gracie na dwóch napadziorów i macie jednego Benzema, a jednego jakiegoś Coxa typu, albo jakiegoś Lukaku takiego grubego, albo Ronaldo, to Benzema jako ten pomocniczy, że tak powiem, napastnik, super, naprawdę super, podania, strzały, wszystko. Wszystko, dosyć zwinny jest, polecam. Casemiro, no... Dużo osób mówi, że jeden z najlepszych DMF-ów w tej grze, no i ja się z tym zgodzę. To jest mega paczka, absolutnie każdy traf tutaj. Sergio Ramos też jeden z lepszych obrońców środkowych. Może nie jest za szybki, ale ma świetne przechwyty, jak już kogoś dorwie, to mu sprzedaje łokcia, tak jak na żywo. Jest po sprawie. Tutaj kogo nie traficie, to jest dobry. Po prostu jest dobry. Dobra, Atletico Madryt, no jestem ciekaw, czy oni zaoferują coś podobnego. Na pewno, że Joao Felix będzie. Tak. 40 leveli, jego można tam zrobić na 1500 overalla, jakieś dziwne. No jego jak wyboostujecie, to macie jednego z lepszych zawodników. Na ataku, na pewno. Jego koszta będzie za wolny. O, ale ma speeda aż 84. Myślałem, że będzie miał mniej. No ale ta akceleracja... Ale agresja, kurde, nie wiem.
na 4 gwiazdki, wiecie co? Na 4 gwiazdki może i będzie dobry. Torreira. Graliśmy ostatnio z Filipem Urugwajem i on naprawdę na tym DMF-ie się bardzo fajnie porusza. Jest mały chłopek, 1,66 m tylko, ale się bardzo fajnie porusza, taki trochę kantowaty. Dałbym mu szansę na pewno na 4 gwiazdkach. Kurwa. Kurwa na pewno ma, no właśnie, dipping shot, long range shooting, można nim ładować z daleka. Dosyć zwinny, całkiem niezły skrzydłowy, call player, okej. Ale nie ma najlepszych podań i nie ma skilli do podań, więc na pewno AMF odpada. No ale to nie jest jakieś szałowe. No to widzicie, ta paczka zdecydowanie słabsza. Savić, dobry, ale za wolny moim zdaniem. Destroyer, spoko. Trippier, za wolny na bok na 100%. Felipe? To wiecie co, jak już miałbym do wyboru Savicia i Felipe, to wziąłbym Felipe mimo tego, że ma akcelerację słabszą, bo to przynajmniej jest taki koń, że jak już kogoś dorwie, to jest po sprawie, co widać po jego statystykach po prostu. 1,91 m, zdecydowanie jego. No i Oblak, jeden z najlepszych bramkarzy w grze, to na pewno. No, tutaj ten Felix, nie? Tutaj po prostu Felixa trzeba upolować. Bayern, no ciekawe, czy dali lewego. A nie, lewego dali do rynku, a tutaj dali innych zawodników. Okej, okay, Davis, no rewelacja, patrzcie jakie on ma statystyki, ma jeszcze 46 leveli do góry. Jeden z lepszych lewych obrońców, jakich możecie mieć w grze i skrzydłowych tak samo. Fantastyczny, fantastyczny, przeszybki jest. Gorecka. Wygląda fajnie, ale dla mnie jest trochę drewniany i w sumie chyba go bym nie polecał, ale może ten future będzie dobry. Miller? Ja nim bardzo lubię grać, ale to zależy kto co lubi. Świetny finisher, świetnie się porusza po boisku, można go dać wszędzie, ma super suba i jak on jest w gazie i ma super suba, wrzucajcie go, on wam po prostu zniszczy przeciwnika, zniszczy wam go. Szyle? No i właśnie, a propos zawodników, którzy nie są za szybcy, ale jak już wparuje ktoś w nich, albo nim w kogoś, to zabiera piłkę. Jest po prostu grubasem i tyle. 97 kg, 1,95 m. Się wie. Sané. Przeszybki. I w tej grze jest bardzo dobry. Jak jest w formie, a jest, super sub, rewelacja. Też po prostu ma takiego speeda, że jak się rozpędzi z piłką, to ciężko jest coś mu zrobić. Gnabry, już takiego speeda nie ma, ale jest bardzo zwinny, ma fajne podania, ma 4x4 słabszą nogę, ma dobre skille i na AMF-ie bym go widział. Na AMF-ie bym go widział. AMF, który jest dosyć szybki, chociaż na skrzydle też. Na skrzydle też, jak najbardziej. Kimiś. Ciekawy zawodnik. Na prawej stronie sobie poradzi mimo słabego speeda, więc warto mieć takiego gościa, bo on może grać wszędzie, ale na środku pola będzie lepiej na pewno. Na środku pola i jako CMF moim zdaniem. Jako po prostu CMF. No i Manuel Neuermaier, który jest po prostu dziwny. Może wam obronić niesamowite rzeczy. Może wam w ogóle bronić cały mecz tak, że będziecie w szoku i mieć takie najlepszy bramkarz w grze, bo on jest najlepszym bramkarzem w grze dla mnie. Ale gdyby nie to, że on czasami sobie wylatuje na połowę boiska i po prostu go nie ma w bramce. I można mu władować z połowy, jak się dobrze zauważy na radarze. No nie ogarniesz tego, ale on tak robi. I czasami to wybieganie pomaga, ale czasami... czasami nie pomaga. No jak ktoś lubi emocje, to polecam Neuera. Znaczy ja bym nim grał, bo ja lubię jak się dzieją różne dziwne rzeczy. No i mamy Juventus. Kulusewski. 47 leveli. No. I to będzie mocne. To będzie mocne ten koleś. Słabsza noga, 3x4, może być. No jego jak wybustujecie, będzie ogień. Danilo, nie jest to szałowy prawy obrońca, 4 gwiazdki max. Bonucci, 4 gwiazdki max, ale tylko w MyClubie. Normalnie jak się nim gra, jest całkiem nieźle, muszę przyznać, bo grałem tym Juventusem, robił robotę. Artur, bardzo fajny, ja lubię nim grać, dobrze się utrzymuje przy piłce, środek pola definitywnie. Morata, super sub i wysoki i szybki, bardzo dobry, polecam. Ramsey, bardzo dobre podania na pewno, ale za wolny. Szczęsny, no jeden z lepszych bramkarzy w grze, więc polecam, w MyClubie na pewno. No i Ronaldo, no to wiadomo, nie? Więc tutaj nie trzeba się jakoś specjalnie... Zresztą zaraz pewnie dostaniemy Ronaldo jako futura, więc nie ma się co napalać moim zdaniem. Masakra, masakra, ale z tym sklepem to mnie zaskoczyli, kurczę, że stroje można kupić? Fajne, to mi się podoba, to mi się naprawdę podoba, jeżeli oni sensownie będą stawiać zawodników do tego sklepu, to ja w ogóle już nie będę kupował tych futurów, oleję, naprawdę, ja będę sobie czekał na spokojnie, aż legendy się wszystkie pojawią w sklepie, ja sobie je pokupuję, te, które będę chciał, pokupuję sobie Lamparda, zrobimy sobie Chelsea takie jak trzeba, bo ci co byli na sesji to wiedzą jak teraz mój skład wygląda, mamy Lamparda jako menadżera i mamy skład Chelsea plus legendy, dlatego obrona wygląda tak, a nie inaczej.
No ale tak to właśnie wygląda. Jeszcze mi brakuje paru zawodników z Chelsea. Kante, tego na bramkę, jak się nazywa, Kepsona mam, no ale to wiadomo, Czechu musi być. Brakuje mi jeszcze z obrony, tam Zumy na przykład. Kto jeszcze na ataku? Werner by się przydał, przydałby się Zajek. No ale to sobie wszystko będziemy na spokojnie uzupełniać i będziemy sobie nimi grali. Dlatego też ostatnio bilans taki, a nie inny, nie? No bo sobie gram tym Lampardem, mi się męczę z tym 4-3-3, no ale sam chciałem. Dobra, no to piszcie, kogo trafiliście, kogo kupiliście, kogo trafiliście z legendy, wszystko piszcie. I tyle, trzymajcie się. Ej, ej. You serious?